dzisiaj awaria odkurzacza. Raczej wtyczki. Dotąd się odkurzało, że się trzeba wtyczka topić przy brzegu. I w końcu padła. A odkurzacz? O, taki fajny. Samsung. SC6175. Moc 2000, chyba 200 watów. Pewnego razy bruzdowałem i taki odkurzacz pył wciągał i się zapchał, silnik się spalił, ale to już takie czasy, trochę temu minęły. Kupiłem taką wtyczkę, taka Legranda. Powiem wam, że ciekawa wtyczka, czyli nie ciągniemy za kabel, tylko mamy za co ją pociągnąć. Także ciekawa. Zobaczymy co w środku. No fajnie kurde to zrobili. Bardzo ciekawie. Widzę, śrubunki są. Nawet na budowie jest instrukcja, że przewód 3 x 2,5 mm maksymalnie. Całość ma mieć 3 cm. Oj, to mój już nie ma 3 cm, już ma więcej. Teoretycznie 1, 2, gdzieś tutaj by było. Może nawet klepkę dalej dam, a co? Czyli jak ktoś nie potrafi wymienić wtyczki, to może go zmobilizuje, że się da. No ale kurde, wtyczka bardzo fajna. Trzeba przyznać. Taka jakaś majtana. Tylko tutaj nie ma przewodu ziemiającego. Także na szczytny przewód nie obchodzi już. Odkurzacz ma 2200 W, czyli ładno też i prądy tutaj przepływają, więc musi być pewnie przykręcone. Nie może być, że tam coś nie styka, bo się będzie grzało i znowu będzie to samo. I to będzie o tak, czyli teoretycznie nawet o tak można by to zrobić. Nie no kurde, fajne. Fajne wtyczki wymyślają teraz. To trzeba przyznać.
16 amper. No i bardzo ładnie się odkleja. Super sprawa. Zobaczymy, czy działa. O, i tak wygląda. Fajna wtyczka.